Małgosia? Nie, nie Małgosia. Kochane dzieci, drodzy animatorzy, księże Janie. Dzisiaj macie chyba taki biskupi dzień, bo z tego co się dowiedziałem, to rano was odwiedził ksiądz arcybiskup. Dzisiaj jeszcze raz mamy wspólną Eucharystię, tym razem w języku polskim, tak żeby było pośrodkowane. Gromadzimy się właśnie w samym sercu dnia o 12:00, tutaj przy sercu Maryi, naszej Królowej i Matki Łaskawej, aby też właśnie przeżywając Eucharystię pośrodku dnia zrozumieć, że Eucharystia jest centrem dnia, centrem naszego życia i w Eucharystii jest źródło życia. Dlatego będę się modlił, dzieci, za was, za wasze rodziny, za rodziców, abyście właśnie tak swoje życie budowali, abyście zawsze mieli pragnienie, mieli czas i ochotę brać udział w Eucharystii i z tej Eucharystii, abyście czerpali siłę do życia. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Przeciwmy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpił z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. I dzisiaj tematem waszego przeżywania wspólnych wakacji z Bogiem jest jaki temat? Kto wie? Wiecie czy nie wiecie? Powołanie to jest ogólny temat wszystkiego, a dzisiejszy temat, kto wie, rączki, no jest... Służba. Służba. A co to znaczy służyć? Jak wy myślicie, co to znaczy służyć dzisiaj? Może ktoś sobie myśli, że jak służysz, to idziesz do wojska, no nie, bo tak mówią u nas, no nie, idę służyć do wojska. Jeszcze jak można służyć? Nachodzę tutaj do was. Robić coś, co powiedział tobie inny człowiek. Robić coś, co powiedział inny człowiek. Można i tak służyć, a można nie czekać, aż ci ktoś coś powie. Czy w obowiązku trzeba czekać, aż ktoś ci coś powie? Tak. Bo jak nie powiedzą, to nic nie będę robił, no nie. Jakby mi na przykład dzisiaj ksiądz Jan nie powiedział, żebym przyszedł, to bym nie przyszedł, no nie. No bo powiedział mi przyjść, no to przyszedłem. Ale dobrze, żeby dobrze zrozumieć, jak dzisiaj służyć. Dzisiaj myślę, że bardzo dobrze nam opowiada o tym Ewangelia, ale najpierw, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co się dzieje z Jezusem. Żebyśmy dobrze zrozumieli słowa Ewangelii. Zawsze jak słuchacie Ewangelię, ważne jest, aby włączać wyobraźnię, bo my, znaczy, dzisiaj bardzo dużo rozumiemy przez wyobraźnię, przez obrazy. Więc co się dzieje dzisiaj z Jezusem w Ewangelii? Kto mógłby powiedzieć, co Jezus, gdzie on tam przyszedł, co zrobił, co tam potem z nim się działo, co tam im nagadał. No, kto by mi powiedział? Kto słuchał Ewangelię? Rączka do góry. Jeden. Resztę nie słuchaliście, nie? Tak ciężko było? Można po ukraińsku, można po polsku. Wszyscy jesteśmy tutaj wolni. No, kto by mógł powiedzieć? Gdzie Jezus, dokąd Jezus przyszedł? Gdzie się Jezus wychowywał? Kto wie, gdzie się Jezus wychowywał? Przecież te rączki, ty podnosisz rączkę, czy ty tak się upierasz, a ty tak sobie tę głowę trzymasz, tak? No, gdzie się Jezus wychowywał? Kto wie, gdzie się Jezus wychowywał? W jakim mieście? Jak to się miasto nazywało? W Nazarecie. W Nazarecie. Więc Jezus przyszedł do Nazaretu i poszedł w swoim zwyczaju, gdzie chodził? Zwyczaj jaki miał, żeby chodził? Gdzie poszedł?
poszedł do kawiarni na kawę, nie? Na ciasto. Przyszedł do domu i poszedł na ciasto, no nie? Czy na lody? Na lody poszedł, tak? Na lody poszedł Jezus? Nie? A gdzie poszedł? Gdzie poszedł, no? Do cerkwi. Gdzie? Do kościoła. Do cerkwi, do kościoła, do synagogi, bo wtedy to była synagoga. To potem już Jezus założył właśnie kościół i tak jak nazwałem po grecku cerkwę. I co tam zrobił Jezus? Przyszedł sobie, siadł i siedział, nogę na nogę. Nie wiem, tak sobie, czy tam sobie tak wygodnie sobie położył się, czy co robił tam Jezus, no? Co tam Jezus zrobił? Co Jezus zrobił w tej synagodze? Wszyscy się boją. No? Józiu, ratuj sytuację. Modlił się, to na pewno, tak jak i my wszyscy się modlimy w kościele i w cerkwi. Co tam jeszcze robił? Służył, tak, no. A jak służył, co zrobił właśnie dla wszystkich tam? Nauczał. Nauczał. A jak nauczał? Czy ktoś z was zwrócił uwagę? Takie bardzo ciekawe słowo dzisiaj było, że Jezus najpierw rozwinął księgę, a potem zwinął ją, no nie? Wiecie, o co chodzi, czy nie? I to jest bardzo ważne, że Jezus jakby rozwija tą księgę, czyli dzisiaj chce rozwinąć nasze serca, żebyśmy zrozumieli, jak możemy służyć. I teraz, jak możemy służyć? Tam bardzo konkretnie Jezus mówi, znowu tutaj przeczytam, jak przeczytał tę księgę, mówi tak: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, to jest słowo dzisiaj do was, kochane dzieci, Bóg was namaścił przez Chrzest Święty. Kto był z was był ochrzczony? Rączka do góry. Kto ochrzczony? Modlmy się za księdza Jana na zdrowie i siły dla niego. Ciebie prosimy. Przyjechaliśmy z Krakowa, jesteśmy głównie ze wspólnoty indywidualności otwartej z Krakowa i w ramach akcji Ukraina jeździmy do 6 miejscowości na Ukrainie, gdzie dla dzieci polskiego pochodzenia organizujemy rekolekcje, tak zwane wakacje z Bogiem. To jest tydzień, często w tym roku trochę krócej, ale zazwyczaj jest to tydzień takiego naszego działania tutaj na Ukrainie. Właśnie dla dzieciaków. Im przekazujemy nasze doświadczenie Boga, nasze pasje, nasze zainteresowania im pokazujemy. No i w ten sposób oni mają dużą radość właśnie z tego czasu wakacji. Ja nazywam się Aleksandra Białecka. Tak, i z Krakowa jestem. Mogę? Tak, no właśnie w tym roku tematem naszym jest powołanie. Naszym hasłem jest, kiedy Pan Bóg powołuje, każde serce się raduje. I w ramach tego mamy codziennie taki nowe słowo klucz, nowy temat.
Pierwszego dnia to było powołanie, drugiego dnia talenty. Wczoraj odkrywaliśmy swoje talenty. Dzisiaj jest to powołanie do służby. Będziemy jechali za chwilę na cmentarz Łyczakowski, tam porządkowali groby. A jutro jest powołanie do miłości tematem. Od ponad 20 lat jeździmy na Ukrainę. Pierwszą taką miejscowością był Pnikut, zaraz przy granicy. Jeszcze są Mościska, Sambor, Łanowice, Sąsiadowice i Lwów w tym roku pierwszy raz. No, Lwów jest przepięknym miastem, jakby jest też zupełnie inny dla nas niż pozostałe miejscowości, ponieważ pozostałe miejscowości to są raczej małe miasteczka albo wsie i tam zupełnie inaczej się jednak organizuje niż tutaj w Lwowie. Też inne są dzieci po prostu, jakby inne mają potrzeby, inne doświadczenia, więc jest to dla nas coś nowego i coś ciekawego. A też dla nas jest dużą atrakcją tutaj móc przyjechać do Lwowa i tutaj zorganizować rekolekcję. Amen.